Chyba wszyscy lubimy teorie z kreskówek. Wprowadzają one trochę rozrywki i tajemnic do na pozór zwykłych animacji. Gorzej, jeśli te teorie są szokujące, a do tego wysoce prawdopodobne. Wtedy ta zwykła zabawa może zmienić nasze postrzeganie danego filmu lub serialu animowanego. I to właśnie takimi teoriami zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. I pamiętajcie, to tylko teorie. Nie uważam, że każda z nich jest prawdziwa, jednakże... Zaczynajmy. SpongeBob jest adoptowany. Gdy ktoś zapytałby się was, kim są rodzice naszego gąbczastego bohatera, to wiedzielibyście? Najpewniej tak, ponieważ najpewniej powiedzielibyście, że oni. Kilka razy pojawiali się w kreskówce tak samo jak inni członkowie jego rodziny, na przykład kuzyn Blackjack czy babcia. Wiecie, co najbardziej różni SpongeBoba od jego rodziców? Rodzice SpongeBoba są okrągli, a SpongeBob kanciasty. Do tego ani jego tata, ani mama nie jest koloru żółtego jak on. Ma oczywiście kilka osób w rodzinie, które są kanciaste, jak na przykład tego kuzyna, czy SpongeBucka, ale jego rodzice wyglądają zupełnie inaczej. Mini teoria, czy kuzyn SpongeBoba jest jego bratem? I należy zwrócić uwagę na to, że jak widzimy w niektórych scenach na lądzie, SpongeBob tak naprawdę jest zwykłą gąbką do mycia, a jego rodzina to żywe gąbki morskie. I nie mają one ze sobą nic wspólnego, ponieważ jak wiecie, gąbki to żywe zwierzęta, a te takie gąbki do mycia już nie. Według mnie możliwym jest, że tak samo jak wiele gąbek i śmieci jest wyrzucanych do morza, tak SpongeBob znalazł się właśnie pod wodą przez wyrzucenie go na przykład z jakiejś łajby. I wtedy adoptowali czy znaleźli go rodzice. Niektórzy powiedzą, że widzieliśmy w jednym z odcinków retrospekcję, gdzie SpongeBob, znajdując się w brzuchu mamy, jadł krabuburgery, jednak to zwykła wyobraźnia. Imagination. SpongeBob po prostu próbował sobie w tamtym momencie wyobrazić jego początki i nie jest to żadna prawdziwa retrospekcja, tylko tak jak już mówiłem, to jego zwykłe wyobrażenie. Jak już przy adopcjach jesteśmy, Perła także jest adoptowana przez pana Kraba, a w zasadzie to jest taka teoria. Zastanawialiście się, dlaczego pan Krab ma córkę, która jest wielorybem? Biologicznie to trochę ze sobą nie gra, a jeśli ktoś powie, że to przecież tylko bajka, no to tylko przypomnijcie sobie, że zdarzało się widzieć dzieci bohaterów, na przykład ryb, i także były one rybami. Więc dlaczego córka pana Kraba nie jest krabem? Myślę, że biologiczny ojciec Perli trafił do więzienia, a następnie mała Perełka, nie mając co ze sobą zrobić, została adoptowana przez pana Kraba. I moim zdaniem teoria staje się tutaj troszeczkę faktem, gdyż w jednej ze scen w SpongeBobie, właśnie w więzieniu, widzimy bohatera łudząco podobnego do Perli, jednak starszego i najpewniej płci męskiej. Czy to czasem nie jest jej ojciec? O, kto tak naprawdę jest złym bohaterem w Finaszu i Ferbie? No przecież to bardzo proste, ponieważ większość z was w tym momencie powie, że dr Dundersztyc lub Doofenshmirtz, jak kto woli. Jednak... Dr. Dundersztyc powszechnie jest uważany za złego bohatera, a przynajmniej za takiego się uważa. Jednak w odcinkach jest on zawsze powstrzymywany przez pana Pepe Dziobaka, przez co nie dochodzi do niczego złego. Ale coś jest nie tak. Zapewne nie zastanawialiście się nad tym, ale pan Pepe Dziobak wcale nie robi tego, czyli nie ratuje świata przed zagładą, dla dobrych celów. W filmie Phineas i Ferb, Podróż w drugim wymiarze, widzimy, że ma on umieszczony skaner pod kapeluszem, który za każdym razem skanuje wynalazki doktora Dundersztyca. Co za tym idzie, Major i OBFS mogą go następnie wykonać. Wiecie, co to oznacza? OBFS, czyli niby ci dobrzy, tak naprawdę narażają innych ludzi i chcą, aby dr Dundersztyc był zły, ponieważ mimo jego niezdarności jest geniuszem potrafiącym wykonać najznakomitsze wynalazki, a co za tym idzie, oni nie są na tyle mądrzy i mogą skopiować jego wynalazki za pomocą pana Pepe Dziobaka. Widzimy to na przykład wtedy, gdy Major Monogram postanawia wymazać pamięć chłopców za pomocą wynalazku doktora Dundersztyca. Wiecie, jaka jest prawda? OBFS potrzebuje go dla niesamowitych wynalazków. Dlatego właśnie, w przeciwieństwie do wielu innych antagonistów, dr Dundersztyc nigdy nie trafił do więzienia, mimo że wiele razy na to zasługiwał. Warto może zastanowić się, kto w Finaszu i Ferbie naprawdę jest tym złym, a kto dobrym. Wykorzystywanie słabo psychicznego, niezdarnego człowieka do własnych celów, narażając tym samym innych ludzi, no, Majorze Monogram,
gram, chyba nikt by się po tobie tego nie spodziewał. Pewnie wiele osób w tym momencie zawiodło się na majorze i całej organizacji, która tak naprawdę widzi tylko swoje interesy i wykorzystuje chorego psychicznie człowieka. Tym samym narażając na masakrę wielu, wielu ludzi, do czego prawie doszło kilka razy, jak sami o tym wiecie. Naprawdę dziwne. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i suba. Ja się już z wami żegnam, jestem dosyć zmęczony, śpieszę się. Ja się jeszcze raz z wami żegnam, do kolejnego odcinka. Był z wami Cyprian, no i cześć.